Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Reakcja chemiczna przebiega zgodnie z równaniem. No i tutaj mamy to równanie, czyli reakcję wymiany. Oblicz, ile gramów srebra powstanie w wyniku tej reakcji, jeśli do reakcji użyto 10 gramów miedzi. Czyli tutaj po tym mamy 10 gramów i mamy się doliczyć, ile gramów srebra, czyli tutaj mamy x gramów. To oczywiście jest za mało, dlatego musimy się posiłkować masami cząsteczkowymi. Tutaj mamy 1 mol miedzi, czyli będzie po prostu cuł i to cztery, 64 gramy na mol odczytane z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Natomiast tu uwaga, mamy dwójkę, czyli bierzemy masę molową dwóch sreber, czyli 2AG. No to mamy tutaj 2 razy 108 gramów na mol i otrzymujemy 216 gramów na mol. Zapisujemy proporcję. 10 gramów odpowiada x gramów. I tu mamy miedź, to pod miedzią masę molową miedzi. Tu mamy srebro, no to masę molową srebra. To co jest po skosie do x ląduje w mianowniku w dzieleniu, natomiast to w mnożeniu, no to będziemy mieć tak przez 64, dzielimy, otrzymujemy 33,75, nasza niewiadoma jest w gramach i wyliczaliśmy srebro, czyli AG. I jeszcze odpowiedź. W reakcji powstanie 33,75 gramów srebra. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.